Halo, halo, cześć, witajcie. Witam serdecznie na kolejnym turkusowym śniadaniu. Dzisiaj nadaję z Wrocławia. Naszym szczególnym gościem jest Marcin Tyrol, ale zaraz o tym. A najpierw, jeżeli nas widzicie teraz na żywo, to śmiało piszcie, czy dobrze wszystko widać, słychać. Jeżeli nie, to będziemy działać w tym temacie. Tak czy inaczej, o samych śniadaniach. Co tutaj się w ogóle dzieje, czyli trzy filary turkusu, co chodzi w ogóle z tymi turkusowymi organizacjami. No to są takie szczególne organizacje, które właśnie wyróżniają się takimi trzema filarami. Pierwszy to jest samoorganizacja, czyli w tych firmach nie ma takiego szefa w takim rozumieniu, który mamy teraz, który wie wszystko, nakazuje, rozkazuje, ludzie mu raportują i tak się to kręci. Nie, tutaj to zespoły wyznaczają cele i je realizują. Drugi filar to jest pełnia, czyli bycie autentycznym. Jeżeli mam smutny dzień, to mam smutny dzień, nie zakładam mask, nie gram żadnej gry korporacyjnej, jestem taki sam w pracy, jak i w domu. I trzeci filar to po co robimy to, co robimy. Czyli jak jeździmy samochodem na przykład, to nie od stacji benzynowej do stacji benzynowej, tylko tankujemy, kiedy potrzebujemy, a tak naprawdę załatwiamy cały czas swoje sprawy. Więc tak samo w tych organizacjach pieniądze są, bo muszą być, ale to nie jest cel w sam sobie. Więc to są te trzy filary. I jeszcze druga szybka rzecz, kto za tym stoi, czyli nasza społeczność turkusowych śniadań, działamy już 5 lat, także trochę się już u nas zadziało. No i staramy się co miesiąc spotykać w takim gronie, gdzie inspirujemy się jakimiś case'ami, praktycznymi rozwiązaniami, żeby się zainspirować, no i też zaciągnąć jakieś praktyki. I dzisiaj właśnie naszym gościem jest Marcin i powiem szczerze, że do końca nawet nie wiem, jak go przedstawić, bo ma tak bujną historię i to się cały czas zmienia, więc myślę, że on się sam przedstawi, ja już go zapraszam. Cześć Marcin. Cześć, cześć Łukasz, witam was serdecznie. Cieszę się, że dzisiaj po tej stronie, bo zwykle po prostu się wsłuchuję w te inspirujące opowieści, które masz na śniadaniach turkusowych. Także hej. Bardzo miło. Hej. No więc w ogóle temat, jak wyjść z ram organizacji i niebezpieczny case. Spotkaliśmy się z Marcinem w sumie po latach i zaczęliśmy rozmawiać właśnie co u nowego Marcina. Nagle się okazuje, że Marcin się zaczyna też interesować, aktywnie działać w temacie zmian w organizacjach, a też mam za sobą bardzo taki ciekawy case. Jak o tym rozmawialiśmy, to doszliśmy do wniosku, że no to jest świetna okazja, żeby o tym się podzielić dalej. Tym bardziej, że to jest spora organizacja, tam się pojawiała i dalej się pojawiała, bo ta organizacja dalej działa. Całkiem ciekawe pieniądze, więc no, mówimy to o poważnym biznesie, a jednocześnie mówimy o pewnym eksperymencie, który no, udał się, nie udał, to już jest kwestia percepcji. No, ja myślę, że to na pewno jest warty case do opowiedzenia i do analizy. Także jak to w ogóle wygląda i powiedz mi, czym ty się zajmujesz, żebyśmy też wiedzieli, jak się do tego odnieść. Tak. W ogóle fajnie, zanim powiem, czym się zajmuję, fajnie, że też no, wrzuciłeś takie podstawowe pytanie, czy to się udało, bo to z różnych perspektyw można na to spojrzeć i też chciałbym, żebyśmy sobie gdzieś tam pod koniec odważnie, krytycznie sobie podeszli do tej sytuacji. Natomiast czym ja się zajmuję? I chciałbym to krótki wstęp o mnie jak gdyby przeprowadzić przez takie słowo kluczowe my, zespół, dlatego że to będzie taka oś, która pokazuje, co wspólnego miały te wszystkie moje aktywności zawodowe, w które się angażowałem. Jeżeli pozwolisz, Łukasz, i udostępnisz prezentację. Tak, tak. Myślę, że warto podkreślić, że cały czas miałeś rolę takiego lidera, czy w takim klasycznym ujęciu, czy już w takim powiedzmy bardziej, nie wiem, jak to nazwać, ewolucyjnym, tak? Ale zawsze to była jakaś rola albo przy zarządzie, albo gdzieś, gdzie brałaś odpowiedzialność przede wszystkim, tak? I nie tylko za siebie. Nie tylko nawet za tą lokalną grupę, ale nawet za całą organizację, więc myślę, że to warto podkreślić, że mówisz to z perspektywy osoby, która bezpośrednio miała wpływ na to, co się działo i masz taki big picture, nazwijmy to, tak? Czyli widzisz taki też lesson learned, no, dużo takich słów teraz wypowiedziałem, ale generalnie chodzi o to, że miałeś tą wizję, brałeś odpowiedzialność za siebie i masz też konkretne wnioski, którymi chcesz się podzielić. Czyli to nie są takie przemyślenia tylko konkrety. Co się zadziało, są takie efekty i być może warto zastosować pewne rzeczy w swoich organizacjach, a być może pewne rzeczy warto pominąć. Pokazuję. Dokładnie. Pozwólcie, że od razu wskoczę do małej opowieści o mnie.
To jestem ja, czyli artysta jeszcze z czasów, powiedzmy to jest rok 98 do 2000, mniej więcej 12-13. Zawsze moją pasją było robienie coś z ludźmi i w tych miejscach, w których pracowałem, czyli teatry, czyli film, czyli różne inicjatywy artystyczne, najbardziej kręciło mnie to, co się może wydarzyć, kiedy się spotka grupa ludzi. I to było bardzo spontaniczne, to było bardzo intuicyjne, tak jak to zacząłem, jako powiedzmy człowiek po liceum, szkoła teatralna, wskoczenie w to środowisko, które najbardziej kojarzyło mi się z tym, że ludzie razem tworzą coś wspaniałego i tym produktem jest sztuka. O biznesowej stronie sztuki i tak dalej, takim pragmatyzmie możemy obok sobie porozmawiać, ja nie będę do tego nawiązywał, chodziło o tą energię po prostu tworzenia. Ale nawet w tym miejscu, w tym środowisku artystycznym, tak naprawdę z czasem, po latach, to co się okazało, ja byłem etatowym pracownikiem kilku teatrów, głównie Teatru Polskiego we Wrocławiu przez 3 lata, potem kilkanaście lat teatru do 2013, nie, 8 lat, 8-9 lat w Teatru Dramatycznego. I coraz bardziej ta moja rola w tych zespołach zamieniała się w kogoś, kto patrzy trochę z metapoziomu i no, w tym urealnionym świecie, bo jednak sztuka to nie tylko latanie samolotami na występy zagraniczne, nie tylko kawa, że tak powiem, podawana w oczekiwaniu na rolę przez asystentów na planie filmowym, tylko jest to pewna konkretna rzeczywistość, która jest trudna, dlatego że ludzie spotykają się w bardzo taki spontaniczny sposób i to generuje też wiele trudności. Nie chcę w nie wchodzić, jak gdyby tak reasumując, w pewnym momencie razem z przyjaciółmi okazało się, że dużo bardziej chcemy się zaangażować w stworzenie tego środowiska, więc to były inicjatywy przeróżne, jako, nie wiem, związkowiec, utworzyliśmy związki zawodowe, organizacje, które miały pomóc no, stworzyć jakieś ramy, że nam się lepiej pracowało po prostu, inaczej lepiej, nie wchodząc w szczegóły, czego potrzebowaliśmy. Ale to wszystko, co zawsze tworzyliśmy jako zespół, widziałem, że i tego doświadczałem, było to bardzo zależne od decyzji na górze. I to mnie bolało. Przychodził nowy dyrektor, nie wiem, była jakaś polityczna, mówiąc wprost, rozgrywka. Nie podobało się, że w naszym teatrze, nie wiem, bardzo krytykowaliśmy na przykład władzę, nazywając to bezogródek. Zmieniano dyrektora. I wszystko się sypało. Taki dyrektor, który nowy przychodził, osobiście słyszałem na spotkaniu z tym liderem naszym, powiedzmy tak go nazwijmy, żeby użyć tej nomenklatury już biznesowej, był w stanie nawet nam powiedzieć, słuchajcie, zespół jest jak spadek po babci, wybierasz co chcesz, resztę możesz wyrzucić. I słuchajcie, to poczucie moje, że ja tworzę tutaj z ludźmi, to są więzi, to jest pasja, to jest zaangażowanie, to jest po prostu krwawica, bo każdy pracuje w pasji często, że tak powiem, dając coś więcej niż taki nadmiar, który ma. Zorientowałem się, ok, jeżeli ja mam, jako, bo to była decyzja 30-parolatka, jeżeli ja mam resztę mojego życia spędzić dając coś serducho i będąc tak zależnym, to ja tego nie chcę. No i to był taki przełom mniej więcej 2010, 11, 12, różnych rzeczy szukałem, ale przede wszystkim szukałem miejsca, w którym faktycznie kultury organizacyjne są szanowane. I trafiłem do wspaniałego miejsca, Trop Warszawski, miejsce, które wychowuje coachów, trenerów biznesu. Ja spędziłem z nimi rok i kawałek właśnie w szkole trenerów biznesu. Odkryłem ku zaskoczeniu, bo byłem zawsze przekonany i dumny, że sztuka to jest najpiękniejsze i środowisko artystyczne to jest najlepszy pomysł na życie, ale ku zaskoczeniu odkryłem, że środowiska biznesowe mają coś, co mnie dużo bardziej interesuje. Że są miejsca, wtedy też po raz pierwszy trafiłem na między innymi różne koncepcje Alvina Tefflera, które Jacek Jakubowski z Tropu gdzieś tam nas inspirował, szok przyszłości, jak organizacje funkcjonują, jak w niedominacyjny sposób wspierać ludzi, tworzyć im przestrzeń, żeby oni faktycznie mogli w taki synergiczny sposób pracować, niezależnie czy w sztuce, czy w biznesie, ale byłem bardzo zaskoczony, że faktycznie biznes, coś co wydawało mi się bardzo sztywnym miejscem, jednak stoi za człowiekiem.
i wtedy widziałem tego pierwsze przebłyski. Więc to była moja fascynacja. Więc zaczęła się moja droga jako trenera, coacha. Przez 2-3 lata pracowałem jako coach. Zorganizowałem między innymi kilka takich projektów dla wypalonych zawodowo, bo sam czułem, że jestem tego ofiarą i chcę pomóc między innymi artystom, więc cały czas takie myślenie jako lider, jak mogę zmieniać świat, przy czym to główne moje takie, bym powiedział, ten obraz zmiany, żebyście zrozumieli, to było jako artysta stałem na scenie i światła świeciły na mnie i, że tak powiem, tym to mnie wypełniało i to mnie napędzało, tym się napawałem, natomiast ta zmiana, żeby być liderem i skupić się całkowicie na tym, co jest na zewnątrz i wspierać, no to było obrócenie tego reflektora i to światło, rzucenie go właśnie na organizację, na ludzi, z którymi współpracuję. Zauważył to mój przyjaciel, mówi: chodź, słuchaj, jest tutaj, chcę z tobą, zapraszam cię jako menadżera, jest firma, spółka, która chce się do Polski przenieść. Po prostu tutaj odnaleźć, rozwinąć tutaj rynek. No i to, co tutaj widzicie, to są taki mały short story mojej pracy. Ludzie, to co ja cały czas czułem, chcę wspierać ludzi. Okej, biznes jak gdyby musi istnieć, pieniądze muszą być, natomiast dopóki my jako ludzie nie będziemy mieli frajdy z tej pracy, to ten pieniądz też się nie pojawi. I zespół, który, może jeszcze dwa słowa, ja byłem bardzo zainspirowany tą organizacją, ponieważ ona, pamiętam, padło tam takie słowo, znaczy taka, wiecie, firmy mają swoje wizje, swoje motta, które nas inspirują. No i tam padło takie hasło: jesteśmy organizacją dla wielkich osobowości spętanych małymi okolicznościami. Ciekawe. Aż się napiję kawy, bo to... Ja też. Parki po plecy. Więc to jest taki przekaz. Widzę w tobie potencjał. Prawdopodobnie nie ma dookoła warunków, które by ci sprzyjały, albo są przeszkody, ale jak razem, to my ci damy te warunki, po prostu rośniemy. Mnie to bardzo zainspirowało. Ale jak to z wizjami bywa... co za tym stoi, potem jest to urealnienie, prawda, sprawdzamy, tak samo jak jako artysta urealniłem, czym jest środowisko, jaka jest rzeczywistość pracy jako artysty, tak tutaj to urealnienie miało nadejść, ale ten pierwszy napęd taki i taka, bo chcę powiedzieć o sukcesie, który jako zespół żeśmy osiągnęli, to powoduje, że dajesz kredyt zaufania, wskakujesz w coś takiego. I tutaj była bardzo ciekawa rzecz, która mi się bardzo podobała. To powiem o takich jak gdyby głównych siłach, które działały, żebyście zrozumieli cały obraz. Pierwsza rzecz była taka, że nie musisz mieć doświadczenia biznesowego, takie rekrutacje. Ja dostałem też taki przekaz. Marcin, ja mówię, ale ja kurczę nie mam doświadczenia biznesowego. Marcin, tutaj firma osiągnęła sukces, bardzo duży w swoim kraju, więc mamy pewien przepis na twój rozwój jako człowieka, jako menadżera. Jak będziesz chciał, dokądkolwiek chcesz dojść, możesz usiąść przy właścicielu jako jego doradca, jeżeli przejdziesz tą ścieżkę. Świetnie. Mówię, wow, będę po prostu miał współudział. Więc ja usłyszałem taki przekaz, my cię nauczymy, są pewne kroki. To w biznesie nazywa się to duplikacją. I to są pewne, jest pewna epoka, która na tym bazowała. To znaczy, ty możesz zaoszczędzić tą energię wymyślania i ogarniania siebie, jak pracować, z kim, jakie podejmować działania, co jest do zrobienia. Możesz zaoszczędzić tą energię i ją od razu przekierować, dostajesz mapę, prawda? I nie chcę, żebyście też dobrze mnie zrozumieli, nie chcę podważyć sensu tego modelu, dlatego że obserwuję, patrząc na przeróżne zespoły do dzisiaj i ludzi, i osobowości, że absolutnie ten model dla niektórych się sprawdza. Ważne jest tu słowo różnorodność, to znaczy jesteśmy różni. Ja wtedy się ucieszyłem, bo taki, że tak powiem, ten próg wejścia do bycia członkiem tego zespołu dla mnie do pokonania polegał właśnie na tym, ale ja nie wiem, jak się to robi, więc my wiemy, my ci pokażemy. No i świetnie. To była jedna rzecz. Druga rzecz, ten przepis, który ta firma miała na stawanie się menadżerem, liderem,
budowanie zespołu. On był podany na tacy, ale w bardzo specyficznym czasie. To były, słuchajcie, lata 2013, 14, 15. Wielkie transformacje. Ja dopiero dzisiaj patrzę, jak świat pędzi tak naprawdę. Oczywiście patrząc już, nie wiem, czy na Lalu pracować inaczej, te trendy na świecie, one pojawiały się dużo wcześniej, przebłyski różnego podejścia do współpracy. Pomijając jak gdyby takie pytanie, czy my ewolucyjnie jest to zgodne z nami, żeby pracować w różnych takich dominacyjnych, feudalnych, hierarchicznych, jak to mówią, folwarcznym stylu, który został kiedyś w Polsce zdiagnozowany, zarządzania, czy my ewolucyjnie w ogóle jesteśmy w stanie w tym funkcjonować, ale pomijając. Polska była w takiej niesamowitej transformacji organizacyjnej i ta firma przyszła jak gdyby, ale z sukcesem, który został stworzony przez wcześniejsze mniej więcej 15 lat, co więcej, trzeba to powiedzieć, na pokoleniu około 50-latków. Więc możecie sobie wyobrazić, że to był ich świat. To był ich świat, ich pomysł, a tutaj nagle młoda generacja menadżerów, liderów, ja byłem od razu zaangażowany też w lada moment w rekrutację. Nasz świat jest inny. My uczymy się czegoś innego. Nawet Polska, bo to był nasz południowy sąsiad, z którego, że tak powiem, ta transmisja przychodziła, kultury organizacyjnej, nawet Polska funkcjonowała już zauważalnie inaczej. Natomiast myśmy, że tak powiem, na tym zaufaniu, że jest pomysł, pracowali. Sukces był fajny. Powiem tak, że właściwie dosyć szybko, jak to bywa, wiecie, na początku to zaangażowanie, jak to w startupach jest, nawet jeżeli jest chaos, to tyle tej energii jesteśmy gotowi zaangażować, mamy tego nadmiaru fascynacji, że procesy jakoś się wydarzają, szybko się uczymy, szybko się orientujemy, gdzie góra, gdzie dół, organizujemy się jakoś i to wystarczy, żeby osiągnąć ten początkowy, w tym początkowym etapie osiągnąć sukces. Co więcej, faktycznie dla, powiedzmy, w jakimś stopniu ten przepis, który przyszedł z biznesem, zaspokajał tutaj tą naszą rzeczywistość albo był w stanie eksplorować tą naszą biznesową rzeczywistość w Polsce. No i sukces się pojawił. Tutaj wynagrodzenia, mówmy o ludziach, jeżeli ludzie mają wynagrodzenia, to biznes tutaj tym bardziej miał spółka tym bardziej miała swoje profity. Nasze wynagrodzenia tutaj to było w tych pierwszych 2,5 roku właściwie, to no 1 800 000 tyle poszło do ludzi. To jest kilkuosobowy zespół. Na początku mniej, potem więcej, dlatego że to był system prowizyjny. Generalnie obrót prawie 4 miliony, więc dla spółki liczyliśmy się, to był jakiś początek w Polsce, czuliśmy się, że bardzo się liczymy. Ja też bardzo poczułem takie uznanie i to, że reprezentuję, zostałem uznany jako lider. Popatrzcie, jak to działa, jeżeli firma uznaje cię jako, umacnia cię jeszcze bardziej jako lidera, więc jeszcze bardziej chcesz reprezentować ten pomysł. Nie? Jeszcze bardziej chcesz być spójnym. Ta identyfikacja, ja w to wierzyłem bardzo, dlatego że też jako lider, tutaj później może o tym wspomnę, były mi bliskie eksplorowanie takich pomysłów jak właśnie przywództwo plemienne, nie wiem, słynna książka Dave'a Logana o przywództwie plemiennym, czyli to, co tworzy społeczność biznesową, gdzie ważne są relacje, gdzie właśnie ważna jest pewnego rodzaju lojalność, więc ta moja lojalność wobec firmy i prezentowanie jej jako szkoleniowiec, jako trener, już w tym momencie byłem zaproszony do rady menadżerów, więc to tym bardziej dawało mi przekonanie, że
ten rodzaj kształcenia i wspierania liderów, takie ramy biznesowe, takie podejście na rynku, taka praca z ludźmi, taka komunikacja, że to jest właściwe. Natomiast, tak jak wspomniałem wam, zespół był młody, mój zespół, to byli ludzie, którzy no, żyli już w nowej rzeczywistości w Polsce, bym powiedział digitalizacja, zupełnie inne podejście, oni jako klienci też doświadczali w tym świecie, bo to już był czas pojawiających się takiej różnorodności, że właściwie, jak to się mówi, patrząc od strony na przykład klienta, no, takie padało stwierdzenie, nienawidzimy, jak nam się sprzedaje, ale kochamy kupować. Więc teraz tak. Pytanie, jak to się działo, jak doświadczaliśmy tego, że kochaliśmy kupować coś, bo wiedzieliśmy, co nas przyciąga, jak nas traktują. I tutaj w tym modelu, zaraz wrócę do kultury, w tym modelu, który przyszedł z zagranicy bardziej, spójrzcie sobie po lewej stronie, bardziej ten model pracy z klientem opierał się na takich czasach, kiedy umawiało się na spotkanie, siadało się przy stoliku, albo jechało się samochodem do jakiegoś kontrahenta, prawda, do klienta, siadało się przy stoliku i się w ciągu, że tak powiem, godziny wbijało cały gwóźdź do końca, do spodu. Natomiast ta epoka, w której my żyjemy dzisiaj, jest wam, to jest wam po prostu pewnie znane. Dzisiaj jak gdyby chodzi o przyciąganie. Czyli ja bym tutaj taki podsunął obraz latarni, która stoi w jakimś miejscu, świeci, nie wchodzi za statkami do morza i nawiązuje relacje. Nie? Dzisiaj w biznesie są znane takie modele, nie wiem, AIDA, czyli awareness, buduj awareness, świadomość, potem interest, zainteresowanie, potem desire, pożądanie, a potem action, akcja twojego klienta. Więc w tym modelu, który przyszedł z zagranicy do nas, pracy z klientem, nie było tej, ja bym powiedział, takiej subtelności komunikacyjnej pracy w ogóle z klientem, nie było tej ścieżki. Myśmy to czuli, że coś jest nie tak, że sukces budujemy na takim, bym powiedział, łowieniu klientów. Atmosfera wśród nas i takie odczucie, czy to jest spójne z nami, się powolutku no, pogarszała. Sygnały ostrzegawcze były takie, że dwie moje partnerki, menadżerki, po dłuższym czasie, po próbach gdzieś sygnalizowania, Marcin, słuchaj, zróbmy to inaczej, wykorzystajmy taką komunikację, wykorzystajmy, nie wiem, taką organizację naszych wydarzeń, kierujmy naszych zespołów, wdrażajmy w trochę inną stronę, dajmy im przede wszystkim głos, niech oni przychodzą ze swoimi inicjatywami, bo oni przychodzą z różnych światów, jedni, tak upraszczając, z młodszego pokolenia, inni ze starszego, ktoś przychodzi z miasta, ktoś ze wsi i dajmy im ten głos. Natomiast ja tych sygnałów, jako ktoś, kto reprezentował i był spójny ze spółką, wiecie, ja je traktowałem w myśl tego podejścia shu-ha-ri. Shu, czyli najpierw słuchaj, ucz się. Ri, naucz się wszystkiego. Shu-ha, naucz się wszystkiego. Shu to jest naucz się wszystkiego, słuchaj. Następnie jak gdyby praktykuj to, zrozum to wszystko, doświadcz tego, nie? A następnie ri, odłącz się, czyli możesz stać się niezależny, ale pod warunkiem, że najpierw nauczysz się tak, jak to ma być poprawnie. No i straciłem te dwie menadżerki. Mogę tylko powiedzieć, że dzisiaj jedna z nich, bo to były niesamowite potencjały, one zostawiły mnie, odeszły z zespołu z takimi listami,
rozstawaliśmy się w taki, bym powiedział, w dobrej relacji, w zrozumieniu, w uszanowaniu swojej decyzji, ale w takim poczuciu ja przynajmniej, no słuchajcie, ja wiem, co ja reprezentuję, czego chcę, wy wiecie, co wy chcecie, dla nas to jest, powiedzmy, jest to różne, dla każdego jest to dobre. One mnie zostawiły z listą takich bardzo ciekawych usprawnień, które notabene w większości okazały się bardzo słuszne. Dzisiaj jedna z nich prowadzi świetną szkołę demokratyczną, turkusową w Warszawie. Jest świetną menadżerką, wspaniałą społeczność buduje. No, patrzę w tamtą stronę i jestem absolutnie zainspirowany, w jaki sposób zrealizowała tą swoją intuicję, która w naszym po prostu miejscu była, mówiąc wprost, zduszona. Druga przeniosła ze Stanów na rynek polski inną spółkę, jest udziałowcem dzisiaj, zbudowała olbrzymią organizację. Nie wiem dokładnie, jaka tam kultura, ale na pewno był jeden warunek tam spełniony, inicjatywy bottom-up. Tam po prostu ta organizacja powiedziała, to wy wiecie, czego potrzebuje ten świat, do którego się przenosimy, i stwórzcie to na potencjale, na kapitale ludzi. No i teraz wracając do nas. Dwa sygnały ostrzegawcze, dwie świetne menadżerki odchodzą, ja zostaję z zespołem. I jak gdyby nasza w ogóle sprawczość, satysfakcja, skuteczność, dochód, wszystko powoli leci w dół. I taka powoli pojawia się taki rozdźwięk wewnętrzny, bo zaczynam zastanawiać się, o kurczę, z kim ja jestem tak naprawdę? Czy ja jestem z organizacją, czy ja jestem z ludźmi? Dla kogo ja jestem? I to powiem wam, dlaczego organizacja i my byliśmy oddzielnie? Dlatego, że organizacja w ogóle w tym etapie, na którym my zaczęliśmy próbować wyrazić pewną... pewne wątpliwości i że zmiana jest nieunikniona, no spotkaliśmy się z delikatnym, ale takim sugestywnym oporem. Nagle nie było przestrzeni, mimo iż spędzałem czas, nagle zintensyfikowałem swój czas spędzania z właścicielem spółki, ale nie padają nazwiska, nikogo nie kompromituję, ale mogę się podzielić puentą jednego ze spotkania. Była taka bym powiedział, taka opowieść o szachach, że w szachach król jest najważniejszy. Że król, który ginie, jak gdyby kończy się gra. Czyli jasna informacja. No, reszta pionków jest do czegoś potrzebna, ale ona jak gdyby stoi w bardzo jasnej relacji. To nie jest ten model, to nie jest ten model słynnego przypadku, nie wiem, Baci, czyli tego producenta butów czeskiego, który kiedy spadł samolot z nim w trakcie jednej z podróży, to jest w ogóle kultowa postać w managementie, w zarządzaniu, pewnej kultury organizacyjnej też, bo to nie był Turkus. To kiedy spadł ten samolot z nim, wydawało się, że okej, nie wiem, spółka by była w jakiś sposób sparaliżowana. Nie, ta spółka w ciągu dokładnie tygodnia bardzo sprawnie, jak żywy organizm, jak gdyby przeszła, zachowała po prostu flow. No a tutaj opowieść, słuchaj, góra jest najważniejsza, to znaczy wsłuchuj się, licz się, to przychodzi z góry. Więc ja wiedziałem, że mimo iż nasze relacje się nie pogarszały, ale ja czułem, że na poziomie, że ja nie będę mógł wprost reprezentować moich ludzi jako lider, bo spółka nas po prostu i ta kultura i reszta liderów, menadżerów, ona już wtedy rozrastała się, jeszcze była ta część zagraniczna, myśmy dużo spędzali razem czasu, że ta niespójność zaczyna być taka dojmująca, więc... Ja się odważyłem zrozumieć tak naprawdę, zapytać samego siebie, czego ja chcę. Czy ja chcę, zaliczyłem etap reprezentowania spółki, traciłem ludzi, więc teraz decyzja, okej, ja jako lider, ja chcę iść za ludźmi. Zobaczmy, co się wydarzy. Ja chcę ich zrozumieć. Więc słuchajcie, na czym to polegało? To możecie sobie wyobrazić, jak takie odkorkowanie
pytanie, które pada, a co wam tak naprawdę nie pasuje tutaj? Bo przecież jest tak dobrze, tak miło, taki sukces. Ja się nie spodziewałem, że takie proste pytanie uwalnia tyle energii. To jeszcze nie była w ogóle mowa o tym, nie wiem, nie wiem, jakie wprowadzić innowacje. Po prostu nasze spotkania w pewnym momencie zdominowały rozmowy, taka potrzeba wyrażenia, okej, co jest nie tak? No i przede wszystkim ja zobaczyłem, jak bardzo ludzie są, na początku nie dowierzają, że w ogóle mogą wyrażać te swoje wątpliwości. Prawda? Tak jak w relacjach, to znaczy uświadomiłem sobie, jak długo żeśmy byli w pewnej taką dominującą narracją i w ogóle nie zapraszali ludzi do tego współtworzenia tego miejsca. Wykorzystaliśmy ich potencjał. Ja też czułem, że o kurczę, przecież te kilka lat miałem tyle ciekawych pomysłów, ale siedziałem cicho, no bo pieniądze zatykały mi, że tak powiem, usta. Pomysł, mamy na ciebie pomysł, zatykał mi usta. Więc zamiast zajmować się tak naprawdę biznesem, zamiast zajmować się takim biznesem jak dotychczas, narady, spotkania, wyniki, planowanie takie rutynowe wydarzeń, rozwoju, jakaś ekspansja, statystyki, myśmy po prostu siedzieli, żeśmy gadali. Ja się zastanawiałem, kurczę, do czego to prowadzi? Do czego to prowadzi, ale uwolnienie, danie tego głosu, czyli co to jest? To jest pokazanie tej drugiej stronie, słuchaj, jesteś ważna, jesteś ważny. Mhm. To nie jest tak, że jesteśmy tym klanem kulturowym, w którym ty się cieszysz, że uczestniczysz w wielkim projekcie, w spółce międzynarodowej, czyli to uczestnictwo. Masz świetnych liderów, wpatruj się w nich, oni za ciebie wymyślą. Oni będą patrzeć na rynek, będą rozumieć, co się wydarza, oni za ciebie wymyślą. Jak może człowiek, który, powiem to, który był właściciel, powiedzmy wtedy tak wyczuwalnie negatywnie nastawiony na przykład media społecznościowe, upatrując w nich różnych ryzyk, które oczywiście tam są, tylko do tego stopnia, żeby trzymać się z nich z daleka. Jak może rozumieć dzisiejszy świat? Jak może rozumieć w ogóle komunikację z klientem? Jak może rozumieć wszelkiego rodzaju, nie wiem, automatyzację, dbania potem o tego klienta? Jak może w ogóle rozumieć, nie wiem, edukację? Myśmy mieli menadżerów, którzy przede wszystkim przyszli z takim niesamowitym kapitałem właśnie do budowania takiej swojej marki osobistej jako specjaliści, którzy mieli też taką potrzebę i potencjał, żeby po prostu zabierać głos, niezależny głos, niezależny obok spółki, nie zawsze, że tak powiem, tak ciasno spójny z nią, bo widzieli rzeczy dużo szerzej. Mhm. Dawało ich wiarygodność w ogóle i zaufanie i mogli się na przykład mieć takie stanowisko, że jestem ekspertem, widzę rzeczy szeroko, ale wybieram na przykład ten produkt, tą spółkę, bo uważam, że nie wiem, na rynku spośród tych, które znam, jest najlepsze, co jest świetną w ogóle notabene reklamą dla samej spółki. I teraz uwolnienie tego głosu, tej krytyki. Myśmy jeszcze w ogóle nie padały takie hasła adhokracja, holakracja, co to w ogóle znaczy. To żeśmy po czasie zidentyfikowali, że my zaczęliśmy tym żyć. Czyli adhokracja, czyli przejmowanie inicjatywy ad hoc, teraz, natychmiast. Ktoś, nie wiem, coś go zapaliło w weekend, spotkał się z kimś innym, nie wiem, z kimś, kto tworzy swój biznes i czujesz, że mógłbyś eksplorować taki obszar, nie wiem, takie szkolenie wprowadzić, takie rozwiązanie, nie wiem, chatbota, który notabene potem pojawił się u nas też jako produkt nasz niezależny. Więc takie dopuszczenie inicjatywy, co też niesie za sobą bardzo fajne konsekwencje potem odpowiedzialności. Przychodzisz z pomysłem,
Słuchaj, jak cię możemy wesprzeć? Bierzesz odpowiedzialność za to, zobaczymy, eksperymentujmy. Miejmy taki klosz, taką powiedzmy, myśmy to nazwali u nas dojrzewalnia. To były projekty w dojrzewalni, to już kiedy żeśmy zaczęli uczyć się radzić, próbowaliśmy uzdrawiać tą naszą sytuację. Mieliśmy taki klosz dojrzewalnia, gdzie projekty były opracowywane, pomysły sprawdzane, i one w tej dojrzewalni mogły w takiej fazie dojrzałej po prostu wejść już jak gdyby do standardu naszego. Mieliśmy taki cały cykl inspiratoria. Wyjeżdżaliśmy w góry, kurczę, Karkonosze, nad jeziora, gdziekolwiek, gdzie możemy na chwilę jak gdyby wyjść z tej klanowości i poczuć się na równi. I to były wokół różnych tematów marketingowych, organizacyjnych, narzędziowych, komunikacyjnych. Generowało to pomysły. Więc ta adhokracja tam, ktoś jak gdyby w naturalny sposób się pojawiła, elementy jej. To, co się okazało też i tak bardzo nas dotknęło, to świadomość, że ten model, spójrzcie, do którego każdy był na początku wdrażany, to był model tak naprawdę człowiek-orkiestra, czyli ty musisz umieć wszystko. Jako członek zespołu musisz umieć wszystko, co jest potrzebne od A do Z, bo właściwie był taki przekaz, tworzysz właściwie w pewnym sensie bardzo odrębną jednostkę, która jest jak gdyby w pełni funkcjonalna jako na etapie, nie wiem, bycia menadżerem, potem kierownikiem, liderem i tak dalej. A kto tak naprawdę potrafi być takim człowiekiem orkiestrą, bo co to oznacza? To oznacza, że oczywiście talenty, które masz, wykorzystujemy, ale ty czujesz, że czegoś ci brakuje. Nie? To jest ta idea, budujemy na tym, archaiczna koncepcja, budujemy na tym, czego ci brakuje. Więc cały czas ci ludzie wkładali energię w to, jak gdyby, która zobaczymy na, nie wiem, choinkę, jedna gałązka jest długa, piękna, druga krótka. I teraz wydłużamy tą gałązkę krótką, żebyś ty był jak gdyby całym komplementarnym pracownikiem. Myśmy czuli, że to jak gdyby nas zamęcza, wkładamy energię w rzeczy, które często z ludźmi nie są spójne. Wiele osób przez to też miało takie poczucie, okej, to ja chyba nie pasuję. To ja mam jakieś talenty, ale z tego powodu, że czuję, że czegoś nie potrafię. Na przykład, nie wiem, ktoś mówi, a ja wcale nie chcę realizować swojej roli jako lider w taki sposób, że, nie wiem, będę prowadził, nie wiem, szybko wejdę w rolę, nie wiem, prowadzącego szkolenia. Ktoś wolał być liderem i organizować to sobie w inny sposób, spotykać się bardziej bezpośrednio, indywidualnie, w mniejszych grupach, nie przejmować takiej publicznej odpowiedzialności. I to, co czuliśmy, że my bardziej chcemy być zespołem. My chcemy być zespołem, w którym niech perkusista będzie perkusistą. Niech, kurczę, wokalista, jak chcesz, możemy mieć dwóch wokalistów, trzech, zobaczymy. Jeżeli nam zależy, to my się zorganizujemy wokół tego. Nie? Gitarzysta gitarzystą. Ale jak to zrobić? Nagle okazało się, że to jest w ogóle, kurczę, no to by było to, jeżeli my sobie uświadomimy, że my jesteśmy zespołem nie spotykających się ludzi orkiestr, tylko my jesteśmy zespołem ludzi, w których każdy bierze za coś odpowiedzialność, aktywuje się w jakimś temacie, który go kręci. Oczywiście pod warunkiem, to żeśmy odkryli, i tu wam za chwilę pokażę to narzędzie, pod warunkiem, że jako zespół adresujemy wszystkie potrzeby, które są do zaadresowania w naszym biznesie. I tu się zaczęła już bardziej praktyczna praca nad tym, żeby zidentyfikować, okej, jakie są, tutaj wam pokażę, jakie są te
trybiki, tak żeśmy to sobie nazwali, jakie są te trybiki, które są potrzebne, żeby nasz biznes działał, żebyśmy my jako zespół faktycznie zadbali o wszystkie potrzebne elementy. No i tutaj macie taki skrót naszego głównego dokumentu, wokół którego nasza idea holakracji była realizowana. A więc dwa słowa, holakracja dla tych, to jest bardziej rozbudowane pojęcie, ale można je uprościć i wyjąć z niego kilka takich kilka podstawowych elementów. Mianowicie stoi za tym zrozumienie, że jest pewna skończona ilość potrzebnych działań, która może być powiększana, aby firma po prostu funkcjonowała, aby nasz projekt, aby nasz cel, aby nasze przedsięwzięcie, produkt był zrealizowany. Natomiast musimy się zorientować tak naprawdę, kto może, najprościej mówiąc kolokwialnie, obstawić co. Musimy zrozumieć, na czym te rzeczy polegają, jakie one dla nas są. Kto chce coś obstawić, bo go to po prostu kręci, kto chce coś obstawić, bo chce się tego nauczyć, a kto mówi, a ja bym chciał zrezygnować z tego, bo wcześniej jako człowiek orkiestra musiałem się tym zajmować, ale ja nie chcę tego robić. Ja chcę dać swoją energię, włożyć w coś innego. I jest w tym taka podstawowa zgoda na to, że jesteśmy różni, że ktoś jest w czymś lepszy, ktoś jest w czymś gorszy, ale budujemy na tym, w czym jesteśmy lepsi. I to tworzy całą całość. I tutaj bardzo ciekawa rzecz się wydarzyła. Uruchomił się niesamowity proces w ogóle ewolucji talentów. To się nie wydarzyło z dnia na dzień. Tych spotkań procesowych, szkoleniowych, warsztatowych właściwie mieliśmy kilka, o ile nie kilkanaście, bo potem były różne wdrożenia różnych kompetencji dla różnych grup. Kompletnie przeorganizowaliśmy w ogóle nasz taką strategię rozwoju liderów i menadżerów. I tutaj, jak widzicie, po prostu tu jest w powiększeniu. Każdy wybierał sobie, tu są nazwiska, imiona i nazwiska uczestników tego procesu i każdy sobie obstawiał na czerwono, ja to bardzo chcę, na niebiesko, o ile pamiętam, chcę to mniej, a na zielono, powiedzmy, chcę to najmniej, puste pole zostawione, jeżeli się daną rzeczą nie chcę w ogóle zajmować. I myśmy sobie jak gdyby taką komplementarność stworzyli, zliczaliśmy w ogóle, czy wszystkie te aktywności mniej ważne, od najważniejszych do mniej ważnych, czy one są w ogóle obstawione, czy mamy w ogóle, jak gdyby, czy ten szwajcarski zegarek jest w stanie zadziałać. To były różne role. Kto jest innowatorem, kto obserwuje rynek, kto przychodzi nie wiem, kto jest bardziej od logistyki, kto jest bardziej od organizacji, kto przeróżne, nie wiem, kto chce nowe produkty wdrażać, kto chce, nie wiem, zajmować się akcjami promocyjnymi, nawet okazało się, że jest potrzebna nam rola naszego finansisty, kogoś, kto będzie opiekował się nad tym budżetem, bo okazało się, że w ramach jak gdyby firmy i projektu brakuje nam pieniędzy, na przykład na specjalistę od mediów społecznościowych. I zatrudniliśmy my dodatkową osobę, bo ten zespół nie do końca był komplementarny. Więc popatrzcie, tak, patrząc trochę z lotu ptaka, jaka biznes, ten dotychczasowy, jak gdyby rutynowy biznes został odstawiony na ten czas procesu, natomiast został wdrożony proces bardzo kreatywny. Proces, w którym przede wszystkim przyświecały nam, to jest to, co tutaj widzicie, to były nasze różne eksperymenty w trakcie również tego procesu, dlatego że szukaliśmy metodologii Kanbanu, czytaliśmy na głos z inspiracjami, między innymi pracować inaczej, sprawdzaliśmy, czy jeszcze to przywództwo plemienne gdzieś płynie w naszej krwi, czy chcemy czegoś innego, szukaliśmy odpowiedzi, kim
jesteśmy, jakie mamy predyspozycje. To było bardzo ciekawe. Używaliśmy przeróżnych narzędzi, Galupa, Diski, ileś tam pamiętam, 11-16 osobowości, przeróżne. Wszystko, co pozwala nam jak gdyby skontaktować się z tymi moimi właściwościami. I to nie było łatwe, dlatego że przez powiedzmy 2 lata byliśmy czegoś nauczeni, w czymś wytresowani, wsadzeni w jakiś model, więc to też odgruzowanie tego, skontaktowania się tak naprawdę, kim ja jestem, czego ja chcę, jaką rolę chcę pełnić, to wymagało naprawdę pewnej energii. I teraz to jest fragment definicji z samej holakracji. Popatrzcie. Rzeczy wydarzają się pod wpływem impulsu, pod wpływem napięcia. I czym jest to napięcie? Należy je rozumieć jako rozdźwięk pomiędzy stanem obecnym a pożądanym. Stan obecny znaliśmy, wiedzieliśmy, że już tego nie chcemy, że tracimy pasję do tego, co robimy, że jako zespół zaczynamy grać w różne gry, nie wiem, unikać spotkań, trudno było już jak gdyby skupiać się tylko na cyferkach i powiedzmy wymyślać albo powtarzać wciąż te same nieskuteczne argumenty, dlaczego nam, nie wiem, dlaczego nam spadają wyniki, nie? Bo jak długo można powtarzać argument, nie wiem, pracuj więcej albo intensywniej, nie? Taki tak dobrze znany. Czyli to jest taki pomysł, że masz mapę, pracuj więcej intensywniej, robiąc ciągle to samo, czyli masz mapę, nie wiem, Wrocławia i próbujesz jeździć po Warszawie. Co z tego, że będziesz jeździł szybciej, tylko szybciej się dowiesz, że nie dojedziesz tam, dokąd chcesz dojechać. Nie? Więc to uświadomienie sobie rozdźwięku było jak gdyby kluczowe i uruchomienie z tego punktu napięcia. Nie? Każdy z członków organizacji może wskazać takie napięcie. I to było bardzo ważne, że ta kultura jak gdyby plemienna tutaj zaczynała się kruszyć. Bo nagle dawaliśmy głos każdemu. Myśmy organizowali spotkania, nie eventy nie wsłuchanych pracowników lidera, tylko spotkania, w których lider, przepraszam, siedział cicho i zespół wnosił. Nie? Idąc dalej, każda osoba jest swoistym czujnikiem organizacji i posiada możliwość podjęcia reakcji na wyczuwane przez siebie szanse i zagrożenia. Nie? Nie wiemy, z czym ludzie przyjdą, ale oni są jak ktoś pięknie kiedyś w takiej, oglądałem taką bardzo inspirującą opowieść o holakracji. Ludzie są jak zmysły w firmie. Nie? Te zmysły, one muszą pracować. Nie? One muszą być w pełni sprawne. Trzeba o nie po prostu dbać. Więc to jak gdyby bycie czujnikiem jest bardzo podmiotowe. Dla mnie jest to absolutnie podmiotowe. Tak. No i z definicji holakracji oczywiście role dynamiczne. Zamiast statycznych opisów stanowisk, one mogą się zmieniać wraz z ewolucją organizacji. Myśmy taki obraz mieli, takich drabin, że właściwie każdy z nas ma drabinę i w pewnym momencie może na tą drabinę wejść i z niej powiedzieć, słuchajcie, ja coś widzę w tym kierunku. W tym kierunku. Nie? I teraz kto chce ze mną? Ja muszę wam sprzedać ten pomysł i zobaczmy, czy mam z kim iść w tym kierunku, czy to sprawdzimy, wrzucimy to do dojrzewalni, a potem przyniesiemy to do standardów, czy nie. Nie? Zmiany w strukturach ról i zespołów podejmowane są na bieżąco, pozwalając dostosować się do okoliczności tak, by najlepiej wypełniać misję. Nie? I teraz wracając, kulturowo, jesteśmy w Polsce, jesteśmy jak gdyby z młodszą generacją menadżerów, która i tak się zmienia, bo rynek się zmienia. Taka spółka, taki zespół jak gdyby jest zdolny odnajdywać się w zmieniającej rzeczywistości. Zmienność nie jest problemem. My nie musimy się
ocierać i usztywniać i twierdzić, że nie będziemy, nie wiem, pracować z kontentem, nie będziemy w mediach społecznościowych, nie będziemy z takim rodzajem komunikacji i tak dalej. A więc ten proces uruchomiony, on oczywiście, muszę to powiedzieć, spotkał się z jaką reakcją ze strony spółki, bo zmierzamy do tego, dlaczego wyjście, dlaczego wyrośliśmy. Nie pokłóciliśmy się z nikim. To nie był konflikt, to było po prostu wyczuwalne, tak jak dojrzeli ludzie siadają do stołu i rozmawiają, słuchaj, ja widzę, że idziemy w różne kierunki. Ja odczuwałem, że po to, żeby realizować ten nasz kierunek, my musimy stworzyć pewien klosz, więc tak naprawdę stworzyliśmy w pewnym momencie oddzielną organizację, nadaliśmy jej nową nazwę, żeby w pewien sposób symbolicznie stworzyć pewien mentalny parasol oddzielności, że my nie będziemy na waszych eventach w taki sposób jako dbający o spójność, tylko raczej jako partnerzy do rozmowy, że my nie będziemy wracać do spółki, znaczy, że będziemy występować w tej spółce, ja też jako partner właśnie z głosem naszym, z naszym wkładem indywidualnym. Co to oznaczało dla całej spółki? To oznaczało dla całej spółki, że ona musiała rozważyć, w jaki sposób my, ludzie, którzy uruchomili naszą kreatywność, innowacyjność, w jaki sposób, żebyśmy nie zarażali tych, którzy do tej pory spokojnie w pewnych trybach funkcjonowali. Popatrzcie, to myśmy mieli takie sytuacje, w których żeśmy na przykład z pewnym naszym projektem próbowaliśmy go zaprezentować, on był zaprezentowany, natomiast on wzbudził bardzo skrajne reakcje. To był taki cykl filmów o liderach i o naszej filozofii pracy. Moc społeczności nazywa się ten cykl filmów dokumentalnych. Bardzo taki, no, bym powiedział, inspirujący. Ale on zaprezentowany wzbudził skrajne reakcje, zaprezentowany szerzej na dużym, takim dorocznym wydarzeniu całej firmy. Bo niektórzy przejrzeli się w nim i zobaczyli, że też chcieliby pójść tą drogą, a inni jako na przykład liderzy złapali się za głowę i to ja będę musiał teraz z moim zespołem uruchamiać, ja chcę mieć święty spokój, ja chcę, żeby po prostu nam to działało tak, jak nam to działa. Ja chcę, żeby nikt nie zadawał za dużo pytań, ja nie wiem, czy ja sobie poradzę z takim uruchomionym potencjałem, nie wiem, czego mogę się spodziewać, to nam się rozpadnie. Więc ja czułem, musimy się dystansować. Ale dystansując się, ta konfrontacja tak naprawdę, do czego ona kierowała? Do takiego uświadomienia sobie, że właściwie do czego nam jest potrzebne bycie w tej organizacji? Oczywiście w tej organizacji była cała nasza logistyka, bo myśmy się do końca nie zajmowali, cały jak gdyby obrót finansowy, produkcja, ale w ludziach pojawiła się to, co też wcześniej powiedziałem wam, ten rozwój talentów, I uwolnienie tych talentów doprowadził do tego, że właściwie ludzie zaczęli pracować na przykład z marką osobistą, jako niezależni specjaliści. Zaczęli zakładać swoje firmy jako uzupełnienie, rozszerzenie, albo swoje brandy jako uzupełnienie, rozszerzenie swojej aktywności. I w naturalny sposób w pewnym momencie ja też zorientowałem się, że słuchajcie, ja się z wami dużo bardziej zajmuję wspieraniem waszego potencjału, nawet jeżeli on oznacza, że wy powoli zaczynacie nogą, ręką, głową wystawać poza pewną ciasną ramę. I też dla mnie, ja odkryłem sam dla siebie, że jako lider, człowiek, który zawsze chciał jak gdyby wspierać rozwój ludzi, że ja reprezentuję też swój własny brand.
tak powstał mój brand Zmiana na Sens. Nie? Czyli kierowanie ludzi do, powiedzmy, zarabiania pieniędzy na pasji, gdziekolwiek jesteś, czy jesteś częścią organizacji, czy nie, kierowania do zrównoważonej efektywności, zoptymalizowanej, wykorzystując, nie wiem, modele, które ci odpowiadają akurat. I nagle okazało się, że ja nie jestem już częścią, albo formalnie jestem częścią organizacji, w której przygoda się zaczęła, ale tak naprawdę naturalnie stoję już poza. I mieliśmy takie spotkanie bardzo poruszające w pewnym momencie z całym zespołem. Tutaj ich, część z nich widzicie, nie ma tu kilku osób. A to był jeden z naszych takich no, najmocniejszych wyjazdów, na którym żeśmy sobie po prostu to powiedzieli, że właściwie to, co teraz tworzymy, nie wiemy, do czego to doprowadzi, ale to na pewno pozwala nam powiedzieć sobie, stajemy się niezależnymi ludźmi. I nie ma co na siłę szukać teraz, czy my zostajemy zespołem, czy nie, bo te potencjały, które wasze idą do przodu, też ci ludzie zaczęli tworzyć swoje niezależne brandy. Jedni, nie wiem, w domenie trenerskiej, inni naukowej, ktoś inny jakieś społeczne akcje. Także to w pewnym momencie okazało się, że właściwie pewien przewrotny skutek, czyli wyrośnięcie i stanie się samodzielnym przedsiębiorcą, ktoś poszedł do jakiejś innej organizacji, trzeba się na to zgodzić, że to było w tym ziarenku, w którym żeśmy się spotkali kiedyś, pozornie myśmy jeszcze wtedy nie wiedzieli, tak sobie mówię, nie wiedzieliśmy, jakie było to DNA każdego z nas, ale ostatecznie w tym całym procesie rodzenia siebie dochodzimy do momentu, w którym stajemy się właściwie niezależnymi przedsiębiorcami, brandami, idziemy w świat. I chyba tu bym powoli lądował, nadając temu w ogóle procesowi takie ramy. Widziałem, że pojawiały się jakieś pytania też, więc może oddaję głos i chciałbym też zadbać o waszą ciekawość. Okej, to ja te pytania teraz pokażę, przytoczę, a powiem szczerze, że trochę mnie zaskoczyłeś tym zdjęciem z ludźmi, bardzo pozytywnie, bo ja szczerze mówiąc myślałem, że to jest stok jakiś, nie? Że to nie jest zdjęcie, tylko że to jest stok. Nie, to jesteśmy my. To jest jakiś slajd po prostu, a to jest wasze zdjęcie, super. I ten efekt, który pokazujesz na końcu, no ja rozumiem, że tam obroty spółki były 4 miliony prawie i tak dalej i to super, bo to jest poważny biznes, tak? Są te pieniądze i to całkiem widocznie, ale na końcu pokazujesz ten efekt, który myślę, że był tą główną wartością, tak? Bo tak naprawdę przesuwa tych ludzi dalej w życiu i sam jesteś przykładem takiej osoby, więc ja osobiście jestem za tym, żeby właśnie iść w tym kierunku, tym bardziej, że obserwuję też wielu ludzi, którzy, no nie wiem, tam w wieku 40 lat dorobili się większych pieniędzy albo dużych i wtedy zastanawiają się, co dalej, tak? A gdyby mieli taki moment, nazwijmy go takiego oczyszczenia, katarzys, jak wy tutaj, takiego zmiany myślenia w trakcie, no by się mogło okazać, żeby na przykład zajmowali się czymś innym. To ja zwracam z powrotem do pytań. Marcin tutaj pyta z Łodzi, jak nazywa się organizacja, dla której prawdopodobnie pracowałeś? Ja może odpowiem tutaj, bo ustaliliśmy z Marcinem, że celowo nie będziemy o tym mówić, dlatego że ta organizacja dalej działa, tak? I jako firma ona ma bardzo dobry produkt i powiem tak, ja byłem i jestem dalej klientem tej organizacji, żeby nie było. I tak się poznaliśmy z Marcinem, to było wiele lat temu. Tak. I tak jakoś ten kontakt został, a później się spotkaliśmy, bo Marcin się przeprowadził do Wrocławia teraz i nagle się okazało, że to taki jest super case, więc celowo nie będziemy mówić o tym, jaka to jest organizacja, jest to przemyślane. Jest to dobra organizacja, w sensie biznesowo naprawdę skuteczna, natomiast mówimy tutaj jednak o czymś innym. Tak? Ja dodam, dla mnie jest bardzo ważne to, co zaznaczałem na początku. Pamiętajcie, historia, którą przedstawiłem, jest dobra dla nas. Tak. To była naturalna ewolucja tej grupy ludzi przyciągniętej przez takiego człowieka.
Natomiast nie chcę deprecjonować tego, co dzieje się tam w organizacji. Po prostu jest to bardzo relatywne. I wszelkie szczegóły, które będą konstruktywne dla naszej rozmowy, chętnie się nimi podzielę, ale jak gdyby zadbajmy o bezpieczeństwo też tamtej spółki. Tak, tak. Myślę, że poziom otwartości w danych organizacjach jest różny, że to tak ładnie ujmę, więc myślę, że raczej ta organizacja by sobie tego nie życzyła, ale mimo wszystko jest to case, na którym można się uczyć i no, pięknie tutaj to wygląda, jak przerobiliście pewien temat. I kolejne pytanie też od Marcina. Marcin pytał na samym początku, czy możesz podać, co to za Szkoła Partnerów Biznesu z Warszawy? TROP. To jest Akademia TROP, Trenerzy Rozwoju Organizacji Przyszłości. Właściwie wtedy, kiedy ja, czyli 2012 rok, zaczynałem z nimi współpracę, mieli już prawie 20-letnie doświadczenie. Twórcą jest Jac Jakubowski, Dorota Szczepan-Jakubowska. Kształcą coachów, trenerów, mediatorów, moderatorów, liderów zmian. No niesamowite miejsce. Niesamowite miejsce. Taki główny model nadal aktualny to jest współpraca w oparciu o empatię. Współpraca w oparciu o empatię i gdyby towarzyszące temu różne elementy. No to miałeś dobre przygotowanie. Tutaj Marcin jeszcze kilka rzeczy napisał w odpowiedzi na naszą odpowiedź poprzednią, że jasne, rozumiem, dzięki, pytałem w kontekście ciekawości własnej, to jeżeli chodzi o nazwę tej organizacji. I kolejne pytanie, jak nazywa się organizacja, która jedna z dwóch twoich menadżerek wprowadziła z USA do PRT? Nie wiem, co to za organizacja też, także nie wiem, czy możesz to powiedzieć. Mogę. Myślę, że bo to jest fajny sukces. Jest to organizacja Dotera. Okej. I tutaj w kontekście tej poprzedniej odpowiedzi, że super, dzięki, brzmi jak coś dla mnie w kontekście tej szkoły. A jeszcze w międzyczasie Gosia zadała pytanie, czy da się mieć święty spokój w zmieniającym się otoczeniu? Ja powiem ci, ja też lubię spokój mieć. Ja też lubię mieć spokój, ale bo to jest pytanie, czy w ogóle rzeczywistość może się nie zmieniać i czy tak naprawdę możemy sobie pozwolić nie płynąć z tymi zmianami. Ja bym powiedział tak, pierwszy raz w życiu, kiedy wprowadziłem dużą zmianę w swoim życiu, czyli porzucenie kariery artystycznej, odważenie się, bo to była... Ja tam spełniłem swoje marzenia, byłem totalnie zarobionym artystą, brałem kredyty, mając tamten dochód, więc było dużo powodów, żeby pozostać tam w tamtym miejscu i nie chciałem zmian. Ale po raz pierwszy, kiedy zrobiłem przebranżowienie swoje własne, odważyłem się pójść w świat, zrobiłem zmianę, której się cholernie bałem, nagle okazało się, że ufam zmianom, że jestem otwarty na zmiany i że nie ma takiej dużej zmiany, której bym się wystraszył, jeżeli zobaczę, że ona jest potrzebna. I też się nie oszukuję, że mogę bez zmian gdzieś w spójny ze sobą sposób funkcjonować. Bo trzeba pamiętać, że się zmienia nie tylko to, co na zewnątrz, ale to, co w nas. My możemy nagle chcieć po prostu za rok, za dwa zajmować się czymś innym albo mieć inny pomysł na zorganizowanie naszej przestrzeni jako, nie wiem, menadżerowie czy ktokolwiek inny, pracownicy. Więc spokoju bym raczej upatrywał w tej elastyczności i w zaufaniu, że zmiana jest dobra i zrobieniu kilku zmian i zobaczeniu, że da się nimi zarządzać. Bo to, co jest ważne, że dzisiaj jest, polecam ci całą psychologię zmian, to jest kawał wielkiej dziedziny naukowej, wypracowała mnóstwo metod i narzędzi wspierających zmiany. Poznanie tego i zrozumienie, że to jest w pewnym sensie bardzo powtarzalny często proces, daje dużo spokoju, po prostu samo to. I wtedy już zmienianie nie jest problemem, bo masz spokój z tym, że wiesz, jak to się wydarza. Nie? Dzisiaj zresztą modele współpracy i organizacji pracy wszystkie, które poznaję w takich dziedzinach, domenach bardzo, do dziedzinach, domenach przyszłości, na przykład, nie wiem, całe IT, czy wszelkie złożone, tam gdzie jest cyfryzacja, one wszystkie przede wszystkim stawiają sobie pytanie, jak pracować efektywnie w zmienności. Mhm.
I co ciekawe, wiele tych organizacji i te modele naprawdę to ułatwiają. I to są często branże, w których jest najwięcej luzu w gruncie rzeczy. Mimo się wszystko tam zmienia. To prawda. Potwierdzam to z doświadczenia, ale są jeszcze takie trzy pytania odnośnie prezentacji już samej, bo w momencie, kiedy mówiłeś o wstawianiu tych ról, to myślę, że dosyć tak zgrabnie przeszłeś dalej, no bo to była taka przekrojowa prezentacja, ale myślę, że warto by było sobie tutaj jeszcze troszkę się pochylić nad tym, bo tam naprawdę dużo konkretu poszło. To znaczy w tej prezentacji zdaję sobie sprawę, że straciłeś to celowo oczywiście, ale tutaj proponowałbym się jednak skoncentrować na takiej zasadzie, że są jednak organizacje, które chciałyby pewne kroki poczynić, być może bardzo podobne do tego, co wy zrobiliście. I przede wszystkim chciałbym tutaj zapytać, jak dokładnie, jak ustalaliście, co kto obstawia i skąd wiemy, co jest do obstawienia. Najpierw musieliśmy zrobić listę całą, co jest do zrobienia, i to oczywiście ufamy, że bo myśmy byli już doświadczeni, myśmy już mieli sukces, więc każdy z nas obserwował i wiedział i wrzucił na ten stół, bo to była taka idea, dobra, wrzucamy wszystko na ten stół, co wiemy, co ma być zrobione, nie? I każdy ten 10 rzeczy, ten 15, ten 20, ten 7, jak żeśmy to pogrupowali, zrobiliśmy z tego listę. I potem padło kolejne pytanie, najprościej mówiąc, skracając ten proces. Okej, co was najbardziej kręci z tego, co jest do zrobienia tutaj? I oczywiście, powiedzmy, bo tam było 70, powiedzmy, punktów parę, 50 zostało obstawionych, ale zostało 15 nieobstawionych. Bo to nie znaczy, że wszystko, co jest do zrobienia w biznesie, nas wszystkich kręci. Ale w sytuacji, w której możesz czerpać energię z tego, co cię kręci, ty zyskujesz dużo nadmiaru, jesteś gotowy poświęcić się też na te kilka rzeczy, które cię nie kręcą. Więc myśmy potem sobie zadali pytanie, okej, to co z tą resztą? Nie? Ten biznes nie będzie funkcjonował, jeżeli my sobie tylko będziemy robić to, co lubimy. To nie jest tak. I teraz było pytanie, czy zatrudniamy kogoś, więc nasz koszt będzie mieć na to pieniądz, albo my się nauczymy tego, sprawdźmy, które kompetencje nasze ktoś chciałby podciągnąć. Bo i okazało się, że na przykład ktoś mówi, wiesz co, ja właściwie to chciałbym to robić, ale ja tego nie umiem. Albo i dlatego tego nie wybrałem. I się zastanówmy, od razu popatrzcie, tworzy się cała strategia rozwoju. To ja bym chciał się tego w ciągu, nie wiem, 2-3 miesięcy, pół roku nauczyć. Ja bym chciał się w to wdrożyć. Nie? A była rzecz, której żeśmy nie byli w stanie obstawić zespołem, bo to jest, mówi się zespół cross-functional, wielofunkcyjny, komplementarny, ja bym powiedział. Nam tego brakowało, komplementarności, więc musieliśmy sięgnąć po zasoby na zewnątrz. Zrobiliśmy zwykłą rekrutację na super eksperta. Okazało się, że jest wśród naszych przyjaciół ktoś, kto świetnie potrafi obstawić tą aktywność, nie? I w taki sposób, i w taki sposób ten szwajcarski zegarek był, i oczywiście z czasem pojawiały się kolejne potrzeby dla tego biznesu, coś takiego, bo inicjatywy przychodziły, ale wtedy już było dużo łatwiej, bo myśmy już mieli to trochę we krwi, co kto mógłby wziąć. Oczywiście było też tak, że ktoś, kto się na coś zdecydował, chciał się z tego wycofać. Powiedział, to nie jest, ja to wziąłem trochę z rozpędu, bo nie wiem, zostałem zainspirowany tam, nie wiem, jakiś był wpływ wywarty na mnie, żeby to robić, wydawało mi się, że tylko ja, albo miałem takie poczucie nadodpowiedzialności i tak dalej, nie? I to też się korygowało w dół. Także wiecie, to jest bardzo żywy proces, nie? Który musi istnieć w tym jak gdyby jest częścią całego biznesu. Nie? Czyli po prostu założyliście tak, bo z tego co rozumiem, że wszyscy już są na tyle doświadczeni, że wiedzą, co się dzieje w organizacji, więc wypisaliście listę rzeczy, którą macie do zrobienia i na koniec po prostu każdy z was oceniał w skali od 1 do 3, rozumiem, tak? Tak. Albo 0, jeżeli jest w ogóle niezainteresowany, od 1 do 3, na ile go to, nazwijmy to, kręci. No i później zobaczyliście, czy są jeszcze jakieś rzeczy, które po prostu są nieobstawione.
No tak. Okej. I te nieobstawione już wtedy jakoś rozdysponowaliście, czy ale na jakiej? No na takiej zasadzie, że powiedzieliśmy sobie, słuchajcie, 15 aktywności nikt w firmie nie będzie robił. I to oznacza, że po prostu to się nie uda. I teraz musimy sobie zadać pytanie, jak bardzo krytyczne są te aktywności. No okazało się, że one są ważne. I zadaliśmy sobie pytanie, kto chciałby się ich nauczyć, przejąć je. No i okazało się, że są aktywności, których nikt nie chce. Albo w ogóle byłoby to jak gdyby za dużym kosztem potrzebowaliśmy od razu zadbania o ten obszar. Nie? I stworzyliśmy budżet, w którym żeśmy po prostu zatrudnili człowieka. Nie? Okej, okay, czyli jednak na końcu się to tak zakończyło, że po prostu ktoś przyszedł na etat, który nie był bezpośrednio Nie był częścią członkiem. organizacji. Tak, tak. Freelancer nazwijmy, tak? Człowiek na kontrakcie. Tak, i to było takie otwierające, że no dobra, my musimy to jak gdyby ponieść, ale wspólnie decydowaliśmy. To nie był, wiesz, też dyrektor finansowy, który u nas nagle się wyłonił i powiedział: słuchajcie, z waszych pieniędzy ja muszę trochę zabrać, żeby dać komuś. Myśmy razem zdecydowali, dobra. Ja zresztą, jak sobie zaglądałem w nasze materiały, mamy całe budżetowanie, tam miesiąc za miesiącem. Dobra, tyle oddajemy ze swojego dochodu, żeby opłacić kogoś, nie? Okej, okay, w ten sposób. Czyli, ale rozumiem, że równo się podzieli się tym kosztem, tak? Pomiędzy wszystkich członków. Tak, chociaż to była długa debata na ten temat. Jak się podzielić? I nawet jeżeli intuicyjnie na początku pewne rozwiązanie wydawało się, że porówno, to ważne było, że myśmy się kilkukrotnie spotkali i żeśmy jak gdyby różne rozważali scenariusze, nie? Czyli popatrzcie, pogłębianie też takiej samoświadomości, jeżeli jesteś współkreujesz pewną sytuację, to czymś innym jest, jeżeli prawda przychodzi do ciebie jako objawiona prawda. A czymś innym jest, jeżeli ty tą prawdę w pewnym procesie, choćby nawet taką samą, odkryjesz i ją zobaczysz. I to było bardzo ważne, że wiele rzeczy przestało być pewnym też dylematem, bo ludzie się w nie zaangażowali, musieli zrozumieć, nie? Okej. Okay. Dobrze, to kolejne pytanie, póki jeszcze mamy czas. Czym była ewolucja talentów i jak tym zarządzać? Bo powiedziałeś, że tak nastąpiła w którymś momencie na podstawie Galupa, ale nie, może nie tylko, pewna ewolucja i przeszedłeś bardzo szybko dalej i trochę tak nas zostawiłeś z tym, co to jest, jak to się zadziało. A mam wrażenie, że coś tutaj głębiej poszło. To jest, można wyjść na przykład od Galupa. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, Galup określa, jest to pewne badanie, które określa twoje talenty. To jest ważne. Talenty. I skupia się na pięciu najważniejszych talentach, które masz. Moje talenty to jest, one są od pierwszego do piątego miejsca, to jest między innymi aktywator, to jest rozwijanie innych, to jest empatia, to jest. Oj, no, czwarty, piąty, nie musiałbym zajrzeć. I teraz, wiedząc to, ty jesteś w stanie, bo można stworzyć, dostaje się bardzo pogłębioną też analizę. Jak te talenty tak naprawdę w twoim funkcjonowaniu, czy w życiu, czy w relacjach z innymi, czy w biznesie, jak one się przejawiają. I też zobaczyć ich ciemną i jasną stronę. Bo co to oznacza? Na przykład aktywator. Jeżeli aktywator, ja jako innowator, który rusza rzeczy z miejsca, będę po prostu ciągle w tym stanie uruchamiania zmian, no to może być tego za dużo, więc ja muszę być tego świadomy, kiedy z tym jak gdyby przychodzić, a co zostawiać w tej fazie takiej inkubacyjnej i niech to się przetrawi i zdecydować, czy wyjść z tym, czy nie wyjść, na przykład. Nie? I teraz ludzie odkrywając te swoje talenty, niech będzie Galup, bo tych narzędzi jest mnóstwo. Galup jest, bym powiedział, taki bardzo biznesowo na wysokiej pozycji.
Myśmy też stosowali inne narzędzia, bardzo takie zaawansowane, na przykład jak Human Design. Muszę to powiedzieć, bo część na przykład naszych tam kilka osób z mojego zespołu było bardzo otwartych na tego rodzaju narzędzie. Ono jest, ja bym powiedział, ono jest nawet trochę z pogranicza duchowości. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś w biznesie był Enneagram, który nawet do dzisiaj zdarza się, że w książkach biznesowych się na niego powołuje. On jest szeroko też opisywany w inteligencji Golemana emocjonalnej, a to jest takie narzędzie, jakby patrzeć na jego korzenie pochodzenia, Enneagram, trochę Gurdjieff był w niego zaangażowany. Jest to zbiór z różnych kultur patrzenia gdyby na osobowość. Ale wracając, jeżeli masz Gallupa, ty możesz sobie po prostu zobaczyć, jak gdyby, co jest tym twoim potencjałem i co ty wnosisz. Na jakiej ty pozycji, w jakim miejscu ty przycupniesz w tej organizacji albo w tym zespole. I na przykład to też powoduje, że niektórzy odkrywają, że oni wcale najlepiej będą się czuli, jeżeli wezmą na siebie jak największą odpowiedzialność. To jest jedna rzecz. To są ci, którzy poszli na przykład w swoje organizacje. Taki naturalny rozwój, jak to się mówi, najpierw jest zależność, potem jest taka ostentacyjna niezależność, a potem jest współzależność. No i oni przeskoczyli właśnie te trzy etapy do współzależności. Oni stwierdzili, o kurde, ja mam tyle mocy, że ja mogę zaoferować coś światu, mam jakąś ideę, chcę jako przedsiębiorca wyjść. Nie? I niektórzy też nauczyli się czegoś na przykład z nami, u nas, w naszym zespole, i to spowodowało, że poczuli się po prostu pewnie, bo na przykład nauczyli się pracy z komunikacją. Myśmy mieli też takie, pamiętam, takie elementy na przykład komunikacji kryzysowej. Oni chcieli na przykład pracować jako świadczący usługi i też sprzedający swoje usługi, ale brakowało im takiej pewności, czy oni w ogóle, jak w tym na przykład modelu AIDA, w pracy z klientem zaistnieć, jak reagować na różne sytuacje trudne. Oni się tego nauczyli, ktoś na przykład poszedł dalej, ktoś nauczył się na przykład pracy, nagrywać, nie wiem, materiały, content wideo, ktoś się nauczył i nagle okazało się, że ten opór miał z głowy i teraz przez niego płynie jakiś jego pomysł na biznes. Także jak tak patrzę, nawet ktoś przy nas założył swoją firmę po to, żeby być z nami partnerem, bo chciał pracować na kontrakcie na firmę i nagle okazało się, że zdecydował, wow, to nie jest takie straszne, nie? To ja zrealizuję jakiś swój tam wcześniejszy pomysł. Także te talenty się cały czas, myślę, że rozwijają w nas, jeżeli pracujemy sobą. Nie? Mhm. Czyli rozumiem, że zaczęliście od metodologii właśnie typu Gallup, przebadaliście się i jak gdyby na bieżąco na tym pracowaliście, a nie, że mieliście jakiś później super model, w którym tam się wtłoczyliście i każdy w tym modelu działał, tylko bardziej na zasadzie, że wiedzieliście, jakie ma każdy talenty i po prostu skupialiście się na tych pięciu najmocniejszych, tak? Tak, tak, tak. Przy czym, tak jak mówię, osoby stosowały różne narzędzia do określenia tego swojego potencjału. Okej, czyli nie tak było, że każdy znał swoje talenty Gallupa, tylko po prostu każdy koncentrował się na swoich mocnych stronach, czy to odkrył jako talenty Gallupa, czy przez jakieś inne narzędzie. Tak. Okej. I kolejne pytanie, to jak zdefiniowaliście i przypisaliście rolę w organizacji? O tym trochę powiedziałeś wcześniej, bo powiedziałeś, że tak z doświadczenia waszego wypisaliście wszystkie zadania, które są do realizacji, później jakby ocena czterostopniowa od zera do trzech, kto najbardziej chciałby się tym zająć i tak dalej, ale rozumiem, że no, stanowisk tam nie było, tak? Tylko mieliście jakieś role. Nie było, tytułowaliśmy się, ale to jak gdyby ze starej nomenklatury każdy z nas był liderem, bo okay. czy menadżerem, dlatego że każdy z nas
faktycznie miał też swój mniejszy zespół. Natomiast to, co jest ważne, dynamicznie pojawiały się jak gdyby opiekun projektu, to jest w holakracji. Super. Czyli tworzysz, jesteś, stajesz się opiekunem, bierzesz za to odpowiedzialność, reszta dołącza, kto chce dołączy i współtworzy z tobą i to jest czasowe, to jest terminalne, to trwa jakiś czas i potem wracasz, że tak powiem, do tego zakresu swoich, dajmy na to, odpowiedzialności, obowiązków, pewnego standardowego. Więc to wyglądało jak taka sinusoida. Ktoś miał pewien zestaw standardowych, wcześniej zdeklarowanych wobec zespołu odpowiedzialności, ale w pewnym momencie miał jakiś pomysł, realizował projekt, to się jak gdyby wyczerpywało i jak gdyby wracał do takiego stanu podstawowego. Czyli to też było takie, to co widziałem, pozwalało bardzo fajnie zarządzać też taką energią. Mamy czasami lepszy czas, chcemy zmienić świat, chcemy po prostu przyjść z ideą, a potem chcemy mieć czas takiego spoczynku, kiedy znowu gdzieś coś w nas dojrzewa albo odpoczywamy, regenerujemy się i to jest bardzo widoczne w ogóle w takiej dynamice pracy ludzi. Okej, czyli po prostu każdy był jakimś opiekunem i tak naprawdę każdy był liderem w swoim zespole, tak? Bo każdy byliście w zasadzie, rozumiem, takim zespołem zespołów, tak? Czyli tak. Każdy członek tego zespołu miał swój własny zespół i w sumie o tym to chyba w ogóle się nie pojawiło na tej prezentacji, więc pytanie, czy idąc dalej, czy oni propagowali tą kulturę, którą wy mieliście w swoim zespole, tym zespołem, w zespole zespołów? Mhm. I rozumiem to, co jeżeli w górę, patrząc na tą strukturę, powiedziałeś, że ty z zarządem bezpośrednio pracowałeś i usłyszałeś anegdotę o królu, więc rozumiem, że ten zespół wyżej, czy ta jednoosobowa, no ten zarząd po prostu wyżej, mhm. on miał już twardą strukturę, kulturę i nie chciał w ogóle nic importować, nazwijmy to w ten sposób, do siebie. Tylko pytanie, jak dalej w organizacji? Czy to była propagacja jakaś? Propagacja była różna, dlatego że niektórzy, to trzeba pamiętać, że też to, co zauważyłem, że niektórzy zdążyli nasiąknąć tym nowym modelem i jak gdyby próbowali go przekazać dalej, a inni to nie jest jak gdyby pewnego rodzaju schizofrenia, dlatego że zanim się odważysz i zrozumieć, jak to przekazać dalej, to bardzo intensywnie przeżywasz to na sobie. Nie? Trzeba pamiętać, że ten proces właściwie trwał ten najbardziej intensywny kilka miesięcy. I ja nie potrafię teraz powiedzieć, na ile to poszło dalej, na ile się osadziły te osoby. Trudno mi powiedzieć, należy się spodziewać, że w takich transformacjach to by poszło dalej, bo to jest naturalna konsekwencja takiego procesu, prawda? Na pewno wszyscy, którzy, dlatego że myśmy nie byli w żadnych silosach, myśmy się nie oddzielali, myśmy mieli sporo takich wydarzeń też wspólnych, wszyscy, nie wiem, powiedzmy członkowie zespołu mojego partnera, mogli też, że tak powiem, nasiąkać tym tematem, obserwując innych liderów, nie? Co na przykład w drugą stronę ja, będąc na wydarzeniach tam powiedzmy międzynarodowych spółki, wzbudzało to u niektórych niesamowite zainteresowanie i bokami się ze mną umawiali, a potem dowiadywałem się od właściciela spółki, że podejmuje decyzję, że dlaczego ja mam jechać na turnę tam do kraju z jakąś, powiedzmy do drugiego kraju z jakąś ideą, skoro z nim tego nie skonsultowałem. A proszę bardzo, czyli jednak z góry się pojawił sygnał, ale nie taki, tak. Nie taki, jakby się można było spodziewać. I że to i z taką argumentacją troski w ogóle o pewną spójność, także to miało takie momenty no, dojmujące, bym powiedział. Okej, czyli no, była ta propagacja na takiej zasadzie, że bardziej przez obserwacje, no i też nie mieliście z góry, dosłownie z góry, nie mieliście takiego namaszczenia, nazwijmy, czy pozwolenia i nawet jeżeli to, co wy robiliście, było na tyle efektywne, że
z innych krajów w tej organizacji chcieli to, tak, nazwijmy to, przyjąć do siebie, no to wtedy to była desaprobata z góry, no bo jak to jest bez króla tutaj coś ustalone, tak? Absolutnie tak. No to okej, okay, no a załóżmy, że byłaby ta aprobata, tak, że zarząd powiedziałby, że okej, okay, róbcie to, to czy myślisz, że jest jakaś, nie wiem, praktyka, którą zauważyłeś, tej propagacji dalej, bo wy robiliście, mieliście efekty i wiadomo, że kto to obserwował, to pewnie chciał to jakoś do siebie przyjąć, tylko pytanie, czy wy to jakoś ułatwialiście, dzieliliście się w jakiś specyficzny sposób, czy to wszystko było przez osmozę, takie przyjmowanie przez obecność? Nie, to musiałoby, oczywiście osmoza też działała, bo to widać było, że działa, bo ludzie się po prostu zakulisowo inspirowali, podglądali, widzieli i dopytywali, natomiast ja na to miałem pomysł, ja na to byłem gotowy, ja byłem w takim momencie, w którym się bardzo ucieszyłem i miałem jakąś strategię, jak to wdrożyć, oczywiście zaczynając od samej góry. Ja też przeprowadzałem spotkania na ten temat z zarządem, z głównymi liderami, z właścicielem i oni jak gdyby mniej więcej wiedzieli po prostu, co to oznacza, jaka to jest kultura, bo to byli też bardzo, bym powiedział, no popatrzcie, chcę powiedzieć, świadomi, otwarci ludzie, a jednak to słowo otwarci tutaj nie pasuje, bo jednak zdecydowali, że ten biznes nie po to przez tyle lat w ten sposób był budowany, żeby teraz ryzykować taką transformację, nie? No być może ta otwartość miała pewne warunki, tak? I tak jak powiedziałeś, że to był biznes też międzynarodowy, w innym kontekście zaczynał, więc być może oni pewne ramy jednak przyjęli kiedyś, że robimy wszystko do pewnego miejsca, ale za tą linię już nie przekraczamy jej w ogóle i wszystko jest już niedopuszczalne, tak? Więc być tak, może trafiłeś na taką cienką, czerwoną linię, czy szklany sufit, zwał jak zwał, ale no po prostu, tak? Było dobrze do pewnego momentu, a tu nagle ciach, więcej nie robimy. Może faktycznie, chociaż tak, uważam, że zdecydowali, że to była decyzja, żeby ten biznes funkcjonował dla trochę innej grupy ludzi. Po prostu chcieli dać tą okazję trochę innym wielkim osobowościom. Ja nie chcę tego oceniać, czy po prostu on jest zły, ten model. Nie jest dobry dla mnie i dla nas na pewno. Ale jest jakaś grupa, która, chociaż obserwowałem gdzieś tam, co się dzieje, nie ma wielkich wzrostów, nie ma adekwatnych do potencjału. Ja bym to ocenił, jak gdyby z takiej perspektywy biznesowej, że jest to bardzo konserwatywna organizacja, która gdzieś tam utrzymuje się, ma też przede wszystkim bardzo niewielką retencję. Tam się zmieniają, czuć, że dochodzi do pewnego momentu człowiek i on jak gdyby jest, wyczerpuje się i znika, szuka dla siebie miejsca, nie? To, co się na moich oczach działo z moimi menadżerami, że widziałem takie osobowości, które miały świetny potencjał i one bynajmniej nie znikały dlatego, że się nie widziały, tylko że po prostu widziały się inaczej, nie? No tak, tak, tak. No, jestem w stanie sobie to wyobrazić. To jeszcze tak dopytując, bo się nam kończy czas, a myślę, że warto jeszcze na tym się pochylić, to znaczy ta propagacja, gdybyś miał tą swobodę, tak, i było to przyzwolenie z zarządu, jaka była twoja wizja, żeby to wprowadzić, ten sukces, który już osiągnęliście w waszej grupie, żeby rozpropagować, rozprzestrzenić na resztę organizacji? No pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to praca na otwartości, na zaufanie, znaczy tam z różnymi osobami rozmawiałem i jedne były bardzo świadome, jakie czasy nadchodzą, na czym polega, bo to była kwestia też digitalizacji w ogóle całej pracy i marketingu i oni jak gdyby nie bali się tego, już byli świadomi. I inni mieli taki znak zapytania, czy ludzie, za których są odpowiedzialni, że tak powiem, którym organizują pracę, mają ten potencjał, że można im zaufać. Problem był taki, że faktycznie
było to wyzwaniem, jak zarządzać generacją, trochę starszą generacją. Ja powiem wprost, 45 i w górę to jest już trochę starsza generacja, która ma pewien zupełnie inny styl funkcjonowania. Pewne rzeczy przez lata utrwalone jest trudniej wprowadzać. I oni no, słusznie obawiali się, czy im się uda podjąć taką rolę, nową rolę. Czy sami po prostu będą w stanie to utrzymać. Tam było sporo obaw. Ale na to jest pomysł. To jest oczywiście wtedy proces. Wtedy się musisz zgodzić, że taka transformacja to nie jest jak wprowadzenie nowego produktu, bo człowiek, powiedzmy, zmienia w ciągu roku skille do nauczenia się, takie w ręku uczymy się w ciągu, powiedzmy, nie wiem, 2-3 miesięcy. Natomiast świadomościowo my potrzebujemy od pół roku do roku czasu, żeby to zintegrować. Trzeba tak mniej więcej założyć. I to może być proces roczny, dwuletni, trzyletni, ale stawką jest przetrwanie i wejście na zupełnie inny poziom biznesu czasami, nie? Ja uważam, że w przypadku tego projektu było to wejście na zupełnie inny poziom. Myślę, że to byłaby fundamentalna zmiana, jak myśli zarząd i generalnie osoby odpowiedzialne za całość organizacji i być może to był ten przeskok, o którym tu mówisz, że no dlatego tutaj było to, ten znak stop. I teraz jeszcze, bo już kończymy czasowo, natomiast też, żeby to wyjaśnić, czyli rozumiem, że twój pomysł wejścia w nową rolę to było to, że ci opiekunowie tych grup czy tych struktur, nazwijmy to niżej czy dalej, one, te osoby miałyby wtedy już taką rolę bardziej opiekuna, tak, coś w takiej roli jak ty, tak, opiekuna tych zespołów i wtedy dać ludziom przestrzeń do rozwoju ich talentów i kompetencji w tych podzespołach i wdrożyć podobne narzędzia jak u was, czyli jeżeli są jakieś rzeczy operacyjne, jakieś czynności, które nikt nie chce robić, no to okej, okay, no to zatrudnijmy osobę na kontrakcie, która będzie się tym zajmować, albo się podzielimy tym zadaniem, tak, na tej zasadzie. Tak, tak, między innymi różne te zespoły były, wiesz, nigdy nie wiadomo, czy zespołowi będzie coś brakować, nie? Często te zespoły mogły być jak gdyby w pełni komplementarne, nie? To jest do odkrycia. To jest do odkrycia, ale każdy biznes się zmaga z tym, że szuka komplementarnego zespołu, nie? To jest zawsze, no, tylko wtedy koncentrujemy się, inaczej rekrutujemy też ludzi, na coś innego patrzymy, nie? Dokładnie. Ja mam taką puentę już na koniec, bo przekroczyliśmy czas i uważam, ja osobiście uważam, że to, co wy zrobiliście, było po pierwsze bardzo odważne, innowacyjne, kreatywne, ale był to pełen sukces i powiem dlaczego. Bo gdybyście zostali dalej w tej organizacji i przełączyli się z powrotem na ten, nazwijmy, standardowy tryb, w której ona funkcjonowała, ja nie mówię, czy on jest zły, czy dobry, ale efekty by były mniejsze niż te, które już mieliście, więc nawet z ekonomicznego punktu widzenia wy już mieliście lepszą metodologię działania, tak? To, że organizacja nie chciała tego przyjąć, okej, okay, ale wy zamiast tam zostać i działać po staremu, czyli mieć dalej te mniejsze efekty, postanowiliście mieć lepsze efekty, ekonomicznie myśląc cały czas, ekonomicznie, tak? Więc sam pokazałeś osoby, które założyły swój biznes, inne poszły do innych organizacji i podejrzewam, że mają też fenomenalne efekty tam. Albo jeżeli nie, to zmieniły po raz kolejny organizację, aż znajdą organizację, gdzie będą w tym potencjale, który już odkryli dzięki temu waszemu eksperymentowi, będą się dalej spełniać. Także ja osobiście uważam, że to jest sukces i jeżeli byłoby tak więcej tego typu inicjatyw w różnych organizacjach, to myślę, że jak ogólnie jako gospodarka żylibyśmy dalej. Ale to taka dygresja już. Ja ci bardzo dziękuję. Powiem tak, jeżeli ktoś nas oglądał później, to śmiało piszcie do Marcina na LinkedInie, ma swój profil i jest bardzo otwarty na dyskusję. Zapraszam. Tak, też tego doświadczam, czasem się spotykamy teraz na śniadanka na żywo we Wrocławiu. Akurat dzisiaj nie, ale... ale w przyszłym tygodniu się widzimy. Tak, dokładnie, także super, bardzo dziękuję. Marcin też tutaj, drugi Ja Marcin. Również za zaproszenie i oczywiście zapraszam do kontaktu, jeżeli chcecie, bo to taki jakiś był metapoziom opowieści, jeżeli potrzebujecie jakiś bardziej praktycznie przegadać rzeczy, to zapraszam serdecznie. Tak, i jeszcze dwa ogłoszenia na koniec. Pierwsze ogłoszenie, że już wkrótce w Nowym Mieście będzie turkusowe śniadanie. Jeszcze nie będę może mówił gdzie, ale blisko Wrocławia, to jest duże miasto i to nie jest Kraków, bo Kraków już jest.
Więc to tyle, jeżeli chodzi o podpowiedzi. I to będzie spotkanie hybrydowe, czyli będzie na żywo i online. No ja myślę, że Marcin, fajnie by było, jakbyś się pojawił. Myślę, że tam będzie miejsce. Bardzo. Jakieś 15 miejsc. Będzie bardzo duży, z dużą pompą, myślę, to będzie śniadanko. I drugie ogłoszenie. Zbliża się kongres właśnie o odpowiedzialności w biznesie. Bardzo w temacie, bo o braniu odpowiedzialności przez liderów i członków organizacji organizowanych przez For Results. Także zapraszam, jeżeli ktoś się interesuje bardziej i chciałby na jakimś takim kongresie brać udział, to myślę, że to jest jeden z takich najbardziej merytorycznych kongresów organizowanych przez właśnie For Results. Także zapraszam. Tutaj widzę Maria, też dziękuję i pozdrawiam. Także też dziękujemy, pozdrawiamy wszystkich. No i co, i zapraszam za miesiąc, a ciebie, Marcin, zapraszam na żywo już wkrótce. Także wszystkiego dobrego. Dzięki wielkie. Smacznego śniadania, bo turkusowe.